Miałam na razie dać sobie spokój z elitami, ale wchodzę dzisiaj na Wyborczą, a tam profesor Marcin Król ze swoim esejem, którym ubolewa, obawia się, że możemy elity odrzucić, a przecież one były, są i będą i są nam bardzo potrzebne. Oczywiście zwraca tam też uwagę na to, że społeczeństwo sieciowe, że bańki informacyjne, więc tworzy się wiele tych centrów elitarnych. No ale generalnie konkluzja jest taka, że mamy się od nich odczepić, no ale ja się po prostu nie odczepię, bo mi to nie pasuje i uważam, że właśnie w życiu obywatelskim elity żadne nie są potrzebne, że na tej płaszczyźnie mam być równi i równe, choć oczywiście w zakresie konkretnych specjalności czy w zakresie jakichś tam talentów, to wiadomo, że nie, ale to jest zupełnie inna sprawa, na przykład zawodowa, że ktoś jest lepszy w śpiewaniu, a ktoś inny, nie wiem, lepiej uprawia sport, jak ktoś tam jeszcze jest inżynierką, no to po prostu jest zupełnie inna sprawa niż sprawa obywatelska. Dlatego odgrzebałam jakiś tam materiał, który nagrałam sobie z miesiąc temu, gdzie analizuję arystokratyczną mentalność naszej elity na przykładzie artykułu o sylwetce Kingi Dudy, potem kiedy ona tam wystąpiła w kwestii LGBT. I to jest tym lepszy przykład, że to, co tak naprawdę ludzi boli w tych elitach, to jest właśnie dziedziczenie. Już nawet nie to, że ktoś tam w jednym pokoleniu się gdzieś tam doczłapie, gdzieś się wybije, zacznie być osobą znaną, zamożną czy cokolwiek, tylko to, że potem dzieci moje, twoje, kogoś nie będą miały równego startu. I to jest podstawowy problem. Czego oczywiście nie chce przyznać profesor Marcin Król. Wielu ludzi uważa, że mamy społeczeństwo feudalne, że ludzie lubią być pomiatani przez panów i panie, niczym chłopi kiedyś na roli, świadczący pracę niewolniczą. Natomiast ja uważam, że mamy przede wszystkim problem z elitami, które sobie imaginują o arystokracji. I świetnie można to prześledzić na przykładzie artykułu, który chyba wczoraj albo przedwczoraj ukazał się na Onecie i dotyczy historii życia sylwetki Kingi Dudy, czyli córki prezydenta. Gdy mrużąc te oczy w tygrysie, zaciągasz się dymem, ja w niemym zachwycie, ja w niemym zachwycie. To jest instrukcja dystansu społecznego, tworzenia dystansu społecznego krok po kroku. Na początku czytamy, Kinga Duda urodziła się w 1995 roku w Krakowie, jest jedynym dzieckiem małżeństwa pary prezydenckiej pod Wawelem, spędziła całe dzieciństwo i tutaj zdobywała gruntowne wykształcenie już w gimnazjum, a uczęszczała do wygrywającego rankingi szkół gimnazjum nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Krakowie, którego uczniowie podbijają olimpiady, zdobywali Mistrzostwa Europy w brydżu, czy bezpłatnie uczyli się chińskiego, wyróżnia się jako wzorcowa uczennica. Kinga zawsze lubiła się uczyć, podkreśla jedna z absolwentek szkoły. Z tego fragmentu dowiadujemy się przede wszystkim, że istnieją szkoły, które dają gruntowne wykształcenie, czyli istnieją w domyśle te szkoły takie zwykłe, które dają wykształcenie fasadowe, jakieś powierzchowne i niekompletne. Dowiadujemy się też, że Kinga, choć sama tutaj jak wynika, nie wygrywała tych olimpiad i brydża, to podkreślenie tego, że tam chodzili tacy uczniowie, uczennice, skłania nas do przypuszczenia, że gdzieś w metafizyczny sposób ich zdolności spływały i na Kingę. W kolejnym fragmencie czytamy, że 3 lata w Nowodworku Kinga kończy świetnie zdaną maturą oraz zaliczenie prestiżowego kursu języka angielskiego. No i możemy też przypuszczać, że posługuje się językiem niemieckim w stopniu średnio zaawansowanym. Ta świetnie zdana matura, to bycie wzorcową uczennicą, sugeruje nam, że ona właściwie już do tej szkoły to poszła tylko po to, żeby dostać te dyplomy, które potwierdzą jej wrodzone, niesamowite zdolności. Być może ona w ogóle... Z tego to właściwie trudno powiedzieć, bo po co takie dzieci do szkoły, które się tak świetnie we wszystkim odnajdują, po co one tam właściwie chodzą, no bo wydawałoby się, że jeśli
że jeśli ktoś wszystko tak bezproblemowo zalicza, to znaczy, że w ogóle to nie jest miejsce dla tej osoby i powinna gdzieś przeskoczyć od razu na wyższy poziom. Języki to jest w ogóle sprawa, która jest niezwykle istotna dla osób aspirujących albo zaliczających się do elit w Polsce. Niektórzy podejrzewają, że to jest wynik kompleksu i jeżeli znasz jakiś język obcy, no że Polacy czują się tacy gorsi, więc jak znają jakiś język obcy, no to się czują, że to dzięki temu tak jakby trochę przynależą do innych tych lepszych, domyślę, nacji. Ja myślę sobie też, że to jest przede wszystkim coś, co utrudnia właśnie kontakt z masami, co może dzięki temu wyróżnić spośród ogółu. Im ktoś krócej się uczy, tym mniejsze ma możliwości, żeby opanować więcej niż jeden język. Większość z nas robi przecież jakieś też błędy ortograficzne w języku polskim, czyli no, ma kłopot choćby z perfekcją w tym zakresie, a co dopiero jeszcze drugi, trzeci, czwarty język. To jest rzadko, więc dzięki temu zawsze znowu możesz podskoczyć i na tym, że po prostu nie z każdym potrafi, nie każdy będzie potrafił się z Tobą dogadać. To jest, wydaje mi się, właśnie cecha głównie polska. Kiedyś ze zdziwieniem zauważyłam jako dziecko już, właśnie wysłana przez rodziców, żeby tam gdzieś tam szlifować ten język obcy na obóz, gdzie były dzieci z innych też państw europejskich. Okazało się, że zauważyłam, że na przykład Włosi, Hiszpanki to są osoby, które no dobra, traktowały to jako tam jakiś dodatkowy przedmiot, no przydatna umiejętność oczywiście, no przecież to nikt nie mówi, że to nie jest przydatna umiejętność. Chociaż też już trzeba sobie zdawać sprawę, że te translatory, one, ta sztuczna inteligencja są coraz lepsze i coraz więcej można zrobić faktycznie korzystając tylko z nich. No ale do niedawna przez długi okres, przez wieki nie było to możliwe. Natomiast mimo wszystko inne nacje no, raczej traktowały to tak, inne narodowości, że po prostu no, jeśli właśnie dodatkowe jakieś zajęcie rozwijające, ale tak tyle samo warte, co inne, co język ojczysty, matematyka i tak dalej. No a u nas jest to właśnie taki punkt honoru, takiego ścisku tyłka i generalnie jakiegoś takiego drażliwa struna, co widać szczególnie właśnie w różnych kampaniach, kiedy kandydaci prześcigają się w byciu poliglotkami. I tutaj dalej mamy fragment o tym, że Kinga wiedziała od najmłodszych lat, że chce studiować prawo i jako kilkuletnia dziewczynka pytana o plany na przyszłość odpowiadała ponoć, chciałabym zostać sądem najwyższym. To jest w ogóle taki atawizm, na którym ja się też kilka razy złapałam, tylko u mnie to wynika z tego, że chciałoby się, żeby był jakiś los, jakieś przeznaczenie, no tak jakiś palec boski, który by wskazał, że ty się do tego nadajesz, ty masz w tym talent, idziesz dobrą drogą. No ale właśnie, tutaj to jest kompletna jakaś metafizyka, to jest magia wręcz, bym powiedziała, magia, która, że jakoby mamy tutaj mieć właśnie to już to przekonanie nabywać, że ona jest stworzona do wyższych celów, do Sądu Najwyższego jest stworzona. Więc jak znajdzie się tam za 2-3 lata, to już się nie zdziwimy, prawda? Będzie to całkowicie naturalna sytuacja. I kolejny fragment. Czytamy. Naukę na prestiżowej uczelni, na której jako doktor nauk prawnych ćwiczenia z prawa prowadził jej ojciec Andrzej Duda, rozpoczyna w 2014 roku. W czasie studiów Kinga nigdy nie wypowiada się publicznie na temat ojca, nie afiszuje się ze swoimi poglądami. Chce zachować prywatność, nie szczyci się tym, że jej ojciec kandyduje na prezydenta RP. W czasie kampanii wyborczej blokuje konta w mediach społecznościowych. Kiedy Andrzej Duda wygrywa wybory w 2015 roku, nie decyduje się na przeprowadzkę do Pałacu Prezydenckiego. Woli zostać w Krakowie i skupić się na nauce. Autor artykułów, tych swoich arystokratycznych właśnie zapędach elitarystycznych nie zauważa, że jeżeli zestawia rozpoczęcie studiów córki z tym, że ojciec tam wykładał, to ktoś mógłby pomyśleć, że nepotyzm, no bo co, poszła studiać tam, gdzie ojciec wykłada, czyli może ją przyjęli po znajomości. No ale to już mniejsza o to, ale właśnie jeżeli chodzi o te cechy, tutaj mamy takie cechy kobiece, no to oczywiście umiar, skromność, ale dodatkowo cechy szlacheckie, powściągliwość, powciągnięcie emocji. Oczywiście no, fałsz tego całego powciągnięcia polega na tym, że to jest takie czasowe, czyli na ten... Szlachcianka powinna po prostu
do czasu osiągnięcia tej jakby gotowości wejścia w świat dorosłych, właśnie być grzeczna, potulna, siedzieć cicho i realizować wszystko, czego od niej wymagają. Tak samo zresztą szlachcic, ewentualnie z jakimiś rytuałami przejścia, typu wysłanie właśnie za granicę, do jakiegoś tam klasztoru, nie wiadomo, na nauki gdzieś coś. Co ma ten charakter testować, ale też zapomina się o drugiej stronie medalu, że im łatwo jest bardzo takiego powściągnięcia jakby, czy jakichś porywów serca dokonać, ponieważ wiedzą, że świat na nich czeka, nie muszą rozpychać się łokciami, wiedzą, że po prostu stoi on przed nimi otworem. W kolejnym, dłuższym takim paragrafie czytamy sobie, że Kinga zawsze była przygotowana na zajęciach, radziła sobie w każdej sytuacji, niezależnie od tego, czy profesorowie wymagali od niej właśnie więcej, czy woleli jej odpuścić dla świętego spokoju. Prezydenta angażuje w działania dwóch kół naukowych. Kinga zależy na doświadczeniu, dlatego idzie na staże. Odbywa ich kilka na miesięczny staż zagraniczny, zaprosiła ją firma brytyjska. No więc... Generalnie znowu potwierdza się, że ona się prawniczką urodziła, ona już szła tą drogą, którą wybrał dla niej los, Bóg, ojczyzna, po prostu cały pantheon święty i wszystkie wartości, więc no to wiadomo, to już tylko formalność, że ona na te studia, jeśli wy tak nie miałyście, no to po prostu nie dziwcie się, że wam w życiu po prostu nie wyszło, tak, no. Jasna sprawa. Tutaj mam też podkreślenie tej podmiotowości, sprawczości, czyli że ona zawsze wie, co robi, jaką słuszną decyzję powinna podjąć. No przyszła prezydentka jak nic, tu już też może być, no bo to jest tak, że ta piękna droga życiowa, prawda, żadnych błędów. Jeśli na przykład wasze dzieci, nie wiem, przerwały drugi kierunek, bo się okazało nie być tym, albo powiedzmy wyjechały za granicę pracować, o czym wróciły, bo ani tu źle, tam niedobrze, no to... No to za 5-10 lat nie narzekajcie, że zarabiają tam 2000, tak? Sprawa jest jasna, po prostu sorry, za wysokie progi. Więc w dalszej części tego artykułu mamy jeszcze oczywiście takie trochę uczynienie z niej, pokazanie jako zwykłej dziewczyny, więc że tutaj, prawda, zakończenie roku, ona tam w jakichś scenkach występuje, no i następnie uczynienie z niej, z jej jakiegoś komentarza pod koniec kampanii ojca, czy tam po wygranej, dotyczącego równości ludzi, jakiejś super ważnej kwestii, która ma teraz zachwiać po prostu, nie wiem, społeczeństwem polskim i sceną polityczną, czyli znowu na budowanie jakiegoś kapitału społecznego poprzez rozpoznawalność. I teraz znowu, jeżeli wasze córki, synowie mają konto na Instagramie i piszą tam wszystko, o czym myślą w danym momencie i później nie trafia to na czołówki po prostu gazet i portali wszystkich typu Onet, no to znaczy, że coś, kurczę, zrobiliście nie tak. Tak samo jak to, że nie zaproszono ich na staż i musieliście przeprosić sąsiadkę, żeby po prostu w piekarni gdzieś tam ten staż, to miejsce stażowe dla waszego syna i córki utworzyła. No, jednak rodzicielstwo to nie jest robota dla wszystkich. A najlepsze jest to, że jak za kilka lat córka prezydenta będzie zarabiać już 100 milionów, no zaczęła od 8 tysięcy na stażu, więc rozumiecie, no to w tym czasie setki właśnie młodych, nowych komentatorek i komentatorów, aspirantek będzie na swoje 30 urodziny dostawać 500 zł, po prostu jakieś krytyki polityczne. No i tak to się będzie toczyło. Także generalnie u nas już nie tylko jest kwestia klasowa, ale u nas jest wręcz etos stanowy jeszcze, bardzo dobrze się trzymający. I moja refleksja może jest dość kontrowersyjna, ale mi się wydaje, że ten kraj właściwie nie wiem dlaczego, ale bo nie wiem, co jest przyczyną tego, ale głównie służy ludziom, którzy gdzieś tam się dochrapią trochę lepszej pozycji, bardziej wpływowym czy zamożnym, po prostu do wykorzystywania. No właściwie to było zawsze, no wcześniej również szlachta doprowadziła nas do rozbiorów, którzy mówią, że do drugiej, czy tam wojny też właściwie błędne decyzje. Teraz Kaczyński oczywiście diagnozę ma słuszną, ale rozwiązanie ma tragiczne, czyli pogłębiające problem kilkukrotnie, wprowadzając ludzi, którzy jeszcze są bardziej wygłodniali tej swojej lepszej pozycji. Cześć!
trzeba uważać, co się czyta i jak to się interpretuje, bo można jeszcze przez przypadek na przykład wpaść w kompleks.